Przypuszczam, że będzie to próba zagrania snookera za brązową. Można przesadzić z takim nadmiernym szacunkiem. Tutaj widać, że dużo wzajemnie do siebie mają Ronnie O'Sullivan i Sean Murphy. Koniec końców wygrać może ten zawodnik, który tego z tym szacunkiem nie będzie przesadzał po prostu. Ale popatrzymy, jak to wszystko się rozwinie, bo miałem wrażenie, że O'Sullivan też teraz troszkę bardziej tak na wyrost podejmie się próby wbijania do środkowej kieszeni, jednak bardzo bezpiecznie wyprowadzona biała bila. Mieliśmy wysokie wbijanie w dwóch pierwszych frame'ach, dobre breaki ze strony jednego i drugiego zawodnika, teraz wymianę odstawnych na bardzo wysokim poziomie. Na wysokim poziomie odstawnym mieliśmy do tej pory, tym razem błąd Shona Murphy'ego, błąd, który, no skoro było tak w pierwszych frame'ach dwóch, dlaczego nie miało być również w partii trzeciej, błąd, który może kosztować przegraną partię. Wbicie przez cały stół, potrzebne precyzyjne pozycjonowanie, albo zostanie na czarnej O'Sullivan, co jest na pewno trudniejszym zadaniem, albo mocniejsza rotacja postępowa i biała do niebieskiej, nisko w biało celuje jednak O'Sullivan. Znów grał z boczną rotacją, może ma rzeczywiście jakiś kłopot z tipem. Dużo bocznej, lewej w tym wypadku, żeby ominąć bilę czarną i pozostałe czerwone. Ale dobroci zostawił O'Sullivan Murphy'emu aż 3, 4, 5 chyba nawet czerwonych. Aż od tylu może rozpoczynać breaka młodszy z Anglików. A 15 czerwonych cały czas na stole, czarno przychodzi do obu kieszeni. Nie ma jednak czerwonej Sean Murphy, od której łatwo mógłby zagrać białą bilę na czarną. No nie, no jest tutaj na wprost jedna, to wystarczyłoby przetoczyć na lewą stronę. Co innego jednak, do niebieskiej będzie grał Sean Murphy. One. Idealnie, brawo Sean Murphy za to pozycjonowanie. Wiadomo, że nie najważniejsze są tu breaki maksymalne, czy nawet te stupunktowe, ale breaki, które po prostu dają wygrane frame. Six. Może już teraz usadowi się na czarnej bili Sean Murphy, przejście białą na prawą, chciałem rzec, a tu z lewej strony zagrywa Sean Murphy i teraz jedna bila do środkowej kieszeni, 12. Chyba jeszcze co najmniej jedna do prawej narożnej. Spoglądam w wyniki osiągane w ostatnich miesiącach, powiedzmy, bo to nawet chodzi więcej niż o cały sezon, to no, w ostatnich latach to byłoby za dużo z kolei powiedziane. Ale mamy dzisiaj wieczorem zawodników dwóch, którzy są najbardziej systematyczni w dwóch ostatnich sezonach. W sezonie 2006-2007 Ronnie O'Sullivan w każdym turnieju rankingowym, z wyjątkiem Malta Cup, dochodził co najmniej do ćwierćfinału. W tym sezonie cały czas to kontynuuje, z wyjątkiem Shanghai Masters. W tym turnieju w ogóle się Ronnie O'Sullivan nie pojawił ze względu na kontuzję pleców.
No ale tak, regularnie zaliczane ćwierćfinały, wpadka była tylko w Masters, kiedy przegrał w pierwszej rundzie, no ale to nie jest turniej rankingowy. Z kolei Sean Murphy w zeszłym sezonie również co najmniej ćwierćfinały, za każdym razem we wszystkich turniejach, z wyjątkiem UK Championship. Zaliczył w tym sezonie też jedna porażka w pierwszej rundzie, a poza tym co najmniej półfinały na wydanie ćwierćfinały tego zawodnika. Zdecydowanie dwóch najlepszych zawodników w ostatnim czasie, chociaż powoli pewnie do tego grona będziemy musieli zacząć doliczać także Marka Selbiego. 44. Kto by pomyślał rok temu, że o Serbim na początku roku 2008 będziemy mówić, że jest to już dobrze usadowiony w tej czołówce zawodnik, no jeden z najlepszych na świecie. Wtedy praktycznie... Czwarty w kroczącym rankingu. Z szansą? Nie. Bez szansy na przeskoczenie Stevena Maguire'a. 52. No ale rok temu praktycznie jeszcze anonimowy zawodnik Mark Selby. Niewielu o nim słyszało, bo już później Mistrzostwa Świata, finał tych zawodów. No co najmniej przyzwoita gra. I nagle z niczego nabrał mnóstwo pewności siebie i mamy teraz Marka Selbiego w decydujących fazach praktycznie każdego turnieju. 60. Trzeci frame dopiero w półfinałowym pojedynku między Murphym a O'Sullivanem, a mamy już czwartego breaka powyżej 50 punktów. 61. Jeszcze czarna, jeszcze jedna czerwona w ogródku będzie w tym frame'ie. Sean Murphy, a przed nami ostatnia partia przed rozpoczęciem, blisko chybienia był Sean Murphy. Ostatnia partia przed przerwą, 20-minutową, my pewnie wykorzystujemy ją bardzo skrzętnie, każdą sekundę przeznaczymy pokazanie decydujących fragmentów 10. frame'a z pojedynku Stevena Hendrego i Marka Selbiego. Wynik Państwo już znają, my też więcej czasu poświęcimy naszemu forum eurosportowemu. Nie będzie. 76. Trzech snookerów potrzebuje. Ronnie O'Sullivan, tak. Tym gestem właśnie Ronnie O'Sullivan poddał frame'a znów na prowadzeniu Sean Murphy. A mogło być nawet 141 w tym frame'ie, w jednym breaku. Z Anglików rozpoczęliśmy już czwartą partię tego półfinałowego meczu. Ostatnia oczywiście przed regulaminową przerwą. Błąd na wbiciu. Teraz czy wystawi tę czerwoną do środkowej kieszeni? Ominęła środek stołu, także w miarę bezpiecznie będzie to wyglądało dla Murphy'ego. Nie bardzo może też odstawiać się Sean Murphy. Znaczy jest dubel tutaj do środkowej lewej kieszeni, już się złożył Ronnie O'Sullivan i myślę, że właśnie na takie zagranie będzie, nie, bliziutko, bardzo blisko. Chyba nie było aż tyle miejsca przy czerwonych, żeby zagrać troszkę dalej w bandę. Białą biletu zapewne będzie to czynił od tej czerwonej stojącej bliżej środkowej kieszeni, dokładnie już się zmierzył Sean Murphy. Nie chce tutaj grać negatywnej, odstawnej, chce grać bardziej klasycznie, zwiększając oczywiście odległości od bil, które będzie musiał zaliczać Ronnie O'Sullivan.
wrednie ma teraz. Sean Murphy zmuszony do zagrania dosyć ofensywnej, odstawnej skuteczność. No właśnie, Bill, zagrań bezpiecznych widzimy na naszych ekranach. O'Sullivan stuprocentowo bezpiecznie zagrywa swoje odstawne. Sean Murphy pomylił się raz na 6 uderzeń. Miał dostępną również czerwoną podróżową, Bill Sean Murphy, gdyby chciał odstawiać się od czerwonych, które stoją pod punktem Billi różowej, a chyba to teraz będzie musiał zrobić Ronnie O'Sullivan, to będzie to zagranie, po którym czerwone rozejdą się dużo mocniej. No a skoro wszystkie będą praktycznie brały udział w tym zagraniu, to też możliwości ich skontrolowania dużo mniejsze. Muśnięcie czerwonych z lewej strony wybiera O'Sullivan. Brawo! Już teraz można powiedzieć, że to jest niezłe zagranie. Chciał oczywiście ominąć niskie kolory, ale zatrzymuje się na brązowej. Ważne jednak, że nie otworzył tych czerwonych, bo to groziło oczywiście wystawieniem choćby jednej, a w tym meczu wystawienie jednej mili to ryzyko przegrania frame'a. To samo będzie musiał robić Sean Murphy też z lewej strony. Muśnięcie tej pierwszej albo tej drugiej. Skomplikuje się być może już zaraz sytuacja z czarną bilą. No właśnie, już przesunięta, kiedy wróci na swój nominalny punkt, obawiam się, że też nie będzie możliwa do wbicia. Ten save marnej jakości odstawna, po której ma jedną czerwoną na start O'Sullivan, ale nie korzysta z niej. Zagranie przez cały stół, tu jeszcze wewnętrzną, boczną rotację musiałby nadać, aby ominąć czerwone, wybrał inne rozwiązanie, oczywiście przypadkowe wbicie pierwszej czerwonej. Wydaje mi się, że dużo za grubo trafił w czerwoną niż zaplanował Ronnie O'Sullivan i to jest chyba cały czas efekt tych bocznych rotacji. Odstawną też widzieliśmy, grał z dużą ilością prawego boku. Cały czas ten tip chyba nie do końca dobrze współpracuje z Ronnie O'Sullivanem. Będzie wbijał brązową, oczywiście, że tak, ofensywnie nastawiony, mimo trudności, jakie mogły go czekać w tym pojedynku. Ronnie O'Sullivan, 5. Błędów na odstawnych, przynajmniej według statystyk, Ronnie O'Sullivan nie popełniał. Błędy na wbiciu znacznie częściej. W pierwszej partii spudłowana łatwa różowa, teraz no może nie aż tak łatwa, ale czerwona, której też nie powinien był spudłować Ronnie O'Sullivan. Dużo wstecznej rotacji, żeby jak najbezpieczniejszą pozycję względem czerwonej uzyskać w przypadku ewentualnego pudła. No i to się udało Murphy'emu. Czerwonej do wbicia O'Sullivanowi nie zostawia, za to zostawia mu możliwość zagrania dużo skuteczniejszej odstawnej. Długie wyprowadzenie kija, czarna tym razem obiła się o ranty narożnej kieszeni. Bez fału, biała na bandzie, a na upartego jest czerwona do ścięcia do prawego rogu, ale możemy założyć, że będzie odstawiał się jedynie Sean Murphy. Znowu z lewej strony straszny, znaczy może nadmierny szacunek i respekt czują obaj zawodnicy.